Tutaj dzisiaj na tym miejscu, żeby wam głosić o żywym Bogu, którego spotkaliśmy w naszym życiu. Będziemy tutaj przez około 2 godziny. Jesteśmy też tutaj po to, aby uzdrawiać chorych, uwalniać od demonów. Jeżeli masz jakąkolwiek chorobę w swoim ciele, jesteś obciążony, to przyjdź tutaj do nas, pomódlimy się o ciebie i zostaniesz całkowicie uzdrowiony. Ja nazywam się Mateusz Wnukowski i 8 lat temu realnie poznałem Jezusa Chrystusa. Realnie go spotkałem w moim życiu. Ja byłem człowiekiem religijnym, myślałem, że dobre uczynki mnie zbawią. Myślałem, że chodzenie do kościoła uratuje moje życie. Ja myślałem, że Bóg jest gdzieś daleki i niedostępny. Ale kiedy 8 lat temu uwierzyłem w to, że On umarł moje grzechy, to On przyszedł do mojego życia, tam w moim pokoju. 8 lat temu zawołałem do Niego, powiedziałem: Jezu, przyjdź do mojego życia, bo nie radzę sobie. Nie radzę sobie, ale chcę, żebyś Ty przyszedł do mnie, ponieważ ja pragnę Ciebie. I tak się stało. I tak musisz się stać w Twoim życiu. Chcę Ci powiedzieć o tym, że musisz się narodzić na nowo z Bożego Ducha, aby wejść do Królestwa Bożego. Nie zbawiam Cię sakramenty, nie zbawiam Cię uczynki, nie zbawiam Cię pobożne chodzenie do kościoła i robienie wielkich rzeczy. Sokotoroba sakateli, leba sotoloro rosotyri manatas. Jesteś osobą, która od 2 lat zajmuje się czarami. Od 2 lat myślisz, że to daje Ci szczęście. Myślisz o tym, że skończysz swoje życie tutaj na ziemi i nic nie będzie już tam po śmierci. A chcę Ci powiedzieć prawdę o tym, że nie musisz w tym tkwić. O tym, że jest wybawienie. O tym, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, żeby uwolnić Ciebie, żeby dać Tobie nowe życie. Para sakatalator! Jesteś osobą, która tkwi w prostytucji od 1 roku. Chcę Ci powiedzieć, że nie musisz tak żyć, że nie musisz tak żyć, że jest dla Ciebie wolność. Ja byłem uzależnionym człowiekiem, był uzależniony od pornografii, ale 8 lat temu realnie zostałem wyswobodzony, realnie została dana mi wolność. I wolność jest tylko w Chrystusie, tylko On może dać Ci prawdziwą wolność. Oto sokoto rabasatej, rasaka patarasaj. Jesteś osobą, która ma w brzuchu bliznę i ona nie może się zakoić. Lekarze Ci powiedzieli, że nic nie będzie z tego. Jeżeli chcesz, to przyjdź tutaj do mnie. Ja położę swoją świętą rękę i zostaniesz uzdrowiona. Solo basa katerej, rabasa telebytyn notol. Jest teraz w imieniu Jezusa, uzdrawia się Twoja prawa kostka. W imieniu Jezusa, teraz dziękuję Ci, Ojcze, za cud stwórczy do tej prawej kostki. W imieniu Jezusa, Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty wziął wszelką chorobę i wszelką niemoc, żebyś Ty mógł być błogosławiony, żebyś Ty mógł być szczęśliwy, żebyś Ty mógł stać się Jego dziedzicem. Jest dzisiaj dzień łaski, dzień zbawienia. Przyjdź dzisiaj, powiedz: Jezu, nie znam Ciebie, ale chcę Ciebie doświadczyć, taki jaki Ty jesteś naprawdę. Jeżeli to zrobisz, to Święty Boży Duch wypełni Twoje życie i staniesz się nowym człowiekiem. Jeszcze dzisiaj zawołaj do Niego, jeszcze dzisiaj przyjmij swoje zbawienie przez wiarę. Jesteś osobą, która myśli, że chodzenie pobożne do kościoła na pewno jest dobre i że na pewno będziesz miała życie wieczne, gdy będziesz robiła te dobre uczynki. Ale chcę Ci powiedzieć o tym, że ja będę taką samą osobą i chcę Ci powiedzieć tylko o to, że wiara Twoja zbawia, wiara w to, co Jezus dokonał na krzyżu Golgoty. Przyjdź dzisiaj, oddaj swoje życie Jezusowi. Dzisiaj wzywamy Was, abyście pojednali się z Bogiem. Abyście pojednali się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. On jest jedynym Zbawicielem. Nie zbawicie Allah, nie zbawicie Buddha, tylko w Chrystusie jest prawdziwe życie. A więc dzisiaj przyjdź do Niego. Przyjdź do Niego. Słowo Boże nam mówi, że wszyscy zgrzeszyli, brak i chwały Bożej. Nie ma człowieka dobrego, więc potrzebujesz narodzić się na nowo. Potrzebujesz przyjść i pojednać się z żywym Bogiem. Dziś jest ten dzień. Przyjmij to przez wiarę. Przyjdź tutaj. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, uwolnienia, przyjdź na to miejsce. Położymy swoje święte ręce i zostaniesz uzdrowiony. Amen.